dzisiaj ważny i radosny dzień. Ważny i radosny również dla księdza Franciszka i nie tylko, bo dla nas wszystkich, którzy uczestniczymy w tej uroczystości. Razem z Tobą, księże prałacie, dziękujemy Panu Bogu za Twoje pracowite, ofiarne kapłaństwo, za Twoją służbę Bogu, Kościołowi i tym, do których zostałeś posłany przez księdza arcybiskupa naszej archidiecezji. Każdy jubileusz skłania do refleksji i sam jubilat przeżywa te refleksje i spogląda wstecz na minione lata, na dary, jakie otrzymywał od Boga, na zadania, jakie miał do wypełnienia. I dziękuję za każdy dar dany mu przez Boga, za współpracę ludzi, do których został posłany. Właśnie tych ludzi, którzy go znają, patrzą na jego pracę, współpracują z nim i cieszą się owocami tej pracy. Wszędzie, gdzie zostałeś posłany, księże jubilacie, zostawiłeś po sobie piękną pamięć i wdzięczność. Tak było w parafii Błażowa i Dubiecko, gdzie pracowałeś jako wikariusz. Tak było w parafii Łańcut, gdzie byłeś moim współpracownikiem przez 7 lat. Mówi się, że młodszy uczy się od starszych. A ja chcę tu dzisiaj dać świadectwo, że ja od Ciebie tak dużo się nauczyłem. Bo Twoja obecność w Łańcucie zrobiła głęboki ślad i na kapłanach, którzy tam pracowali, i na wiernych, którym służyłeś. W Łańcucie wszyscy zapamiętali Cię jako księdza pracowitego, ofiarnego, taktownego i dla wszystkich życzliwego. Podobnie było i w Tarnawcu koło Leżajska, gdzie byłeś proboszczem. I tam zostawiłeś kościół i otoczenie odnowione, wyremontowane, przeozdobione, a przede wszystkim duszpasterską umocniłeś tamtą wspólnotę. Księże jubilacie, by nie przedłużać tego wstępu, to powiem jeszcze tylko, że jestem tu z potrzeby serca, by Ci wyrazić wdzięczność w swoim imieniu i w imieniu parafian łańcuckich, którzy zachowali Cię we wdzięcznej pamięci. Życzę Ci sił, zdrowia i wytrwałości i takiej otwartej postawy na człowieka, jaką reprezentowałeś do tego czasu. A kolegiata brzozowska nie nadal pięknieje na chwałę Bożą i na świadectwo dla mieszkańców Brzozowa, że mieszkańcy Brzozowa z takim dyrygentem potrafią dokonać wielkich dzieł. I dokonują tych wielkich dzieł. I wszyscy jesteśmy tego świadkami. Kończąc, chcę Ci powiedzieć takim kapłańskim życzeniem plurimos annos, wielu lat owocnej, dobrej pracy. Niech Ci Bóg błogosławi we wszystkich Twoich poczynaniach, we wszystkich Twoich zamiarach i w tej służbie, jaką dajesz tej wspólnocie parafialnej.
A dzisiaj jest taka szczególna uroczystość. Myślę, że jesteśmy szczęśliwi i radośni, że możemy tutaj być. To miałbym propozycję, żeby tak serdecznie i szczerze się uśmiechnąć najpierw do księdza Franciszka, żeby nasze miny nie były takie poważne, martwe, a tak szeroko uśmiechnijmy się. I do sąsiada też można się uśmiechnąć. Dobrze, że jesteśmy. Dobrze, że możemy tutaj być. To jest taka zawsze radość. Ksiądz Franciszek jest uradowany ogromnie, kiedy was wszystkich widzi. Zakochany w Bogu i w ludziach, do których cię posłał, każdego dnia czyniłeś prawdziwymi słowa mówiące o tym, jakie to szczęście spotkać kogoś, kto wie, jak zwątpienia zamienić w pewność. Kto wyruszył w podróż do ziemi obiecanej, rozbudzając marzenia, ale jednocześnie wskazując drogę. Pasterza, który dba o to, by owce piły ze źródła wody żywej i grzały się w ogniu gorącego krzewu. Nauczyciela siejącego słowo i mającego nadzieję, że wzejdzie plonem stokrotnym. Opiekuna, który zapobiegliwie dolewa oliwy do lamp, aby jej nie zabrakło na powitanie tego najważniejszego gościa. Ojca, który z radością wita w swym progu zagubionego syna marnotrawnego. Kapłana, który łamiąc się ofiarnie chlebem, karmi dosyta. Człowieka, który każdego dnia troszczy się o to, byśmy stawali się solą tej ziemi i światłem pośród mroków świata. Dzisiaj w zgromadzonej tutaj wspólnocie wyśpiewaliśmy Panu Bogu Tedeum za dar powołania, które złożył w Twoje, księże proboszczu, serce. I przez modlitwę dziękowaliśmy za Bożą obecność pośród nas, przez Twoje życie, wiarę i powołanie. Najpierw życie. Ono rodzi się w miłości, a więc jest darem. Ten zaś przyjęty w sposób jedyny i niepowtarzalny staje się odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie, abyście szli i owoc przynosili. Już od 25 lat kapłaństwo jest Twoją drogą życiową, wybraną i realizowaną z pasją Bożego szaleńca. Wiara, otrzymana na Chrzcie Świętym od Boga i we wspólnocie Kościoła, musi wzrastać i rozwijać się dla naszego zbawienia. Drogi księże proboszczu, każdego dnia przez modlitwę, posługę słowa, sakramentów i miłości pielęgnujesz swoją wiarę, tak aby jej owoce przekazywać tym, do których wciąż posyła cię Pan Bóg. I w końcu powołanie. To głos Boga w sercu człowieka, który wyznacza najlepszą i najprostszą drogę do spotkania Stwórcy ze stworzeniem. Ten głos, który powołał cię do kapłaństwa, przyjąłeś z odwagą i ufnością, gotowy do pracy dla Królestwa Bożego aż do końca. Czcigodny księże proboszczu, owoce twojego życia, wiary i powołania, owoce twojego kapłaństwa, już 25-letniego, są dla nas autentycznym znakiem Bożej obecności pośród nas. I dzisiaj za wszystkie dziękujemy. W imieniu Twoich najbliższych współpracowników, kapłanów, którzy posługują w brzozowskiej parafii i w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej, pragnę Ci życzyć, aby Bóg Ojciec przez kolejne lata wspierał swoją łaską wszystkie dzieła, które podejmujesz w Kościele, aby Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, żył w Twoim sercu i napełniał je światłem, pokojem i dobrocią, aby Duch Święty cię oświecał, kierował, prowadził, wspierał i uświęcał. Aby Maryja, Matka Kapłanów, nasza brzozowska Pani, którą tak kochasz i czcisz, nieustannie modliła się razem z nami o to, abyś jak najdłużej i jak najpiękniej służył Bogu i Kościołowi. A święty Franciszek, twój patron, niech uczy cię, jak odnajdywać najprostsze drogi do ludzkich serc. Tego z naszych serc szczerze ci życzymy. Szczęść Boże, księże proboszczu. Dozwól mu, Panie, żyć w szczęśliwości. Czcigodny księże jubilacie, święty Jan Maria Winny mówił, jakże kapłan jest wielki, gdyby pojął siebie, umarłby.
Bóg jest mu posłuszny. Kapłan wypowiada dwa słowa, a na jego głos nasz Pan wstępuje z nieba i mieści się w mojej hostii. Ty już od 25 lat przekazujesz nam samego Boga w małym, białym, kruchym chlebie. Od 25 lat zasiewasz w naszych sercach Słowo Boże, które kiełkując przynosi owoc obfity, jak w przypowieści. Kontynuując dzieło zbawienia, prowadzisz nas drogą wymagającą, ale świętą i opartą na dekalogu, która doprowadzi nas do Nowego Jeruzalem. Dziękując za dar tak wielkiej łaski, jakim jest kapłaństwo, pragniemy życzyć niezachwianej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym kapłanem, oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień trudnej, ale pięknej posługi kapłańskiej. Dasz każdego człowieka swoim szczerym uśmiechem, jak do tej pory, bo uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Niech Anioł Stróż czuwa nieustannie w drodze ku Księdza Świętości. Cieszymy się i dziękujemy dobremu Bogu, że w swojej opatrzności sprawił, iż 25 lat Twojego kapłańskiego siania spędzasz wśród nas. Gratulując Ci Twojego pięknego jubileuszu, dziękujemy Ci za Twą życzliwość, Twój rozbrajający uśmiech, Twoją głęboką wiarę. Niech Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, umacnia Cię nieustannie, udziela swoich łask, a Matka Najświętsza otoczy płaszczem swojej opieki. I pozwól, że nie zgodzę się z biskupem Zawitkowskim, bo masz dom, to Brzozów, i masz rodzinę, to my, Twoi parafianie. Czcigodny Księże Proboszczu, z okazji Twojego jubileuszu w imieniu chóru parafialnego składamy Ci życzenia błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej, pomyślności we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz naszej wspólnoty parafialnej oraz dużo zdrowia i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Niech głoszone przez Ciebie Słowo Boże będzie dla nas, tak jak dotąd, wskazówką do dalszego życia. Bardzo dziękuję. Wspierają wciąż aniołów.
prosić Ciebie, Ty trudną, lecz piękną idziesz drogą, ale wiedz, że nagroda wielka przecież będzie w niebie. Życzymy, życzymy, życzymy.